Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Playa z gry Star Wars Knights of the Old Republic. Czasu trochę minęło od ostatniego odcinka. Jak widzicie, cały czas niestety ekran ten nie jest w ustawieniu panoramicznym. Wiem, że sugerowaliście mi, żebym tak zrobił. Słuchajcie, muszę to potestować, bo niestety karta, którą nagrywam, ona nie lubi różnych zmian w rozdzielczościach. Głupieje przez tą grę troszeczkę, bo na przykład tutaj jest zewnętrzny odtwarzacz, jak są te prerenderowane filmy, nie takie jak ten, który teraz leci, tylko jak są prerenderowane filmy, to tworzy się na przykład osobny plik. I potem jak to montuję, to muszę, słuchajcie, więcej po prostu plików wgrywać, więc de facto jest więcej przy tym roboty, a przede wszystkim w tych miejscach, kiedy są, wiecie, przeskoki pomiędzy grą a filmem, to w tych momentach jest tak, że po prostu muszę te ułamki sekund muszę przeliczać i muszę ręcznie po prostu wstawiać opóźnienie, bo mój komentarz głosowy jest wtedy zbyt szybko względem tego, co jest w grze. No trochę roboty przy tym jest, ale Kotor jest na tyle fajny, że uznałem, że taka retroseria się przyda. Chociaż z moim tempem to trochę potrwa, więc muszę chyba częściej nagrywać. Nie wiem, może po prostu czasami będę nagrywał 20-minutowe odcinki, ale dzięki temu mniej będę miał przy obróbce i po prostu częściej będę mógł je publikować. Na razie, słuchajcie, zwiedzamy dolne miasto i bawimy się w po prostu grabienie wszystkiego w okolicy. Jak widzicie, nasz bohater sobie nieźle radzi. A, tutaj mamy minę. Wiem, że nikt z nas, u nas nie potrafi tej miny rozbroić. Spostrzegawczość to ja mam, ale... Chociaż... Są jakieś szczątki do zabrania? Nie ma. Tutaj są zapasy. Dobra. Spróbujemy odzyskać minę. Albo powiem, że... O, fajnie. Akurat rychło w czas nas znaleźli. Aaa, dupa. Jak widzicie, odzyskać minę się nie dało. Na wszelki wypadek sobie dziabniemy med pakiet. I pogonimy tych wulkarów. Ten tu na jeden cios zszedł. Mam wrażenie, słuchajcie, że tutaj w wersji PC-towej jakoś mi wchodzi. Lepiej mi ciosy wchodzą niż na komórce, chociaż tam rozdałem tak samo punkty rozdałem. Troszeczkę tego nie rozumiem. Szczerze mówiąc. Nie wiem, jak karta się powinna rozwijać. Ale chyba to jest najlepszy pomysł. Może jakiegoś save'a zrobimy, słuchajcie, na wszelki wypadek. Ja zawsze robiłem tak, że zapisywałem. Zapiszemy na przykład 4, bo to jest czwarty odcinek. Dobra. Jedziemy wulkarów. No dobrze siada, słuchajcie. Większość osób wchodzi. Dobrze. Dostałem też, słuchajcie, taki komentarz, że mój głos w tej serii jest trochę za cichy. Słuchajcie, wynikało to z faktu, że ja miałem jakieś takie nastroje, żeby w Kotora grać akurat w nocy i no, nie chciałem po prostu krzyczeć po nocy. A teraz akurat nagrywam po południu, więc mam nadzieję, że jest trochę lepiej. No wiecie co, tak się zaciąć. Lecimy dalej. Kusimy, żeby tam granat zrzucić, ale będę oszczędzał te granaty. Tutaj jest zagadka. Ja akurat znam rozwiązanie tej zagadki. Najpierw rozbroję minę.
A teraz... No pytania odnośnie takiej historyjki, która tu jest obok wyświetlona. Ale ja wiem, o co chodzi. Jak się nazywa twój pupil hipernapęd? Kto się może strzelać do stara mój wujek? Skąd pochodzi twoja rodzina Alderaan? Tak, znam to już po prostu na pamięć, słuchajcie. Nie przez to, że pamiętałem to nawet po latach. Jak odpaliłem to na telefonie, więc... To jest śmieszne. Schodzą po prostu błyskawicznie, chociaż jak pójdziemy potem na arenę walczyć, a pójdziemy, no to już tak łatwo nie będzie. Tutaj nam się kart przyda. I tutaj chyba ktoś był w tym pokoju, jeśli dobrze pamiętam. Kurczę, ta gra nawet po latach... A no tak, tu jest ta babeczka. Ta gra nawet po latach naprawdę daje radę. Wizualnie też. No dobrze, babka. Teraz się zorientujesz, że... Trafiłaś na kogoś lepszego, nie? Trafiła kosa na kamień. No co jest? Powaliła karta, słuchajcie. Mam nadzieję, że ja nie zginę. I to przestaje być zabawne. Prawie padła. No dawaj. Niewiele brakowało, słuchajcie. Pięknie. Kart jest mocno poraniony. Więc moglibyśmy się wybrać, szczerze mówiąc, już do... No i właśnie nie wiem, czy... To na pewno będą jacyś przeciwnicy. I mogę teraz zaryzykować. Zaryzykuję. Teraz kozie śmierć, nie? No to niewiele brakowało, byśmy padli. A tak to już obczailiśmy cały apartament. Akurat w sam raz będziemy mogli się stąd wynieść. O, proszę bardzo. Przenieść do kryjówki, tam wyleczyć i mało tego, jeszcze sobie pod... zmodyfikujemy sobie zbroję. Cyk. Dobrze, ta gra się dosyć szybko wczytuje. Na telefonie różnie z tym bywa, szczerze mówiąc. Aczkolwiek, no tam jest, prawda, pamięć flash. Ale mam wrażenie, że po prostu RAM troszkę nie domaga. Nie ma tu nic więcej? Nie ma. No ale lepsze na pewno to niż... Zobaczymy, czy tu coś jest. Nie, cały czas brakuje nam. Jeszcze pancerz możemy zmodyfikować. O! Do zbroi modułowej nic nie ma. Ale damy ją kartowi zaraz. Dobra. Teraz będzie najnudniejszy moment w grze, szczerze mówiąc. I z tego, co rozmawiałem z różnymi znajomymi, słuchajcie, to wszyscy, którzy grali w Kotora, absolutnie tego momentu nienawidzą. Mianowicie będzie scena w podmieście.
No, jeszcze wulkarzy najpierw. Jest ciągle mało, widzę, jeśli chodzi o dostanie przysłowego w pierdolu. Prawda. No dobrze, będzie robić tuileków. Brzydcy są jak noc. Patrzcie, nawet postaci wyrażają emocje, kiedy walczą, w sensie mają minę taką agresywną. Pozwolę, naleję sobie coli. Mógłbym niby w trójkę, ale tu są działa blasterowe i w ogóle, więc... Ragule, to jest po prostu horror każdego, kto grał w Kotora. Czyli tak jak w Oblivionie powinna być opcja przeskoczenia tego prologu, bo to jest de facto... Chociaż właśnie nie, prolog to jest to na tym statku, co było. Teraz jest to po prostu gra, ale... Czuję jak w Polsce, nie? Yeah, this is our elevator. If you use it, you gotta give us something. I don't believe it. Even the beggars are trying to shake us now. 5 credits. That's what it costs to use our elevator. 5 credits. Run, my brother! Flee this one's wrath! Go on, you two, get out of here! Two beggars give everyone in the village a bad name. We aren't all like that, you know. Most of us are good people. I'm sure you are, miss. It's too bad your little welcoming committee is here to give people a bad first impression. My name is Shalina. You're from the upworld. Będę niemiły, pamiętajcie, jestem Sithem. I've never seen it. I was born here in the Undercity. Is it as nice as they say up there? I suppose our world doesn't look like much to you. It's dark and cold and lonely down here, but this is the only world I've ever known. I've never been to the surface, but sometimes I think I can see it in my dreams. The sun, the sky, the stars, the all so wonderful. Gendar, the leader of our village, strasznie tu jest dużo gadania w tej grze i mam, słuchajcie, dylemat, bo wiem, że pewnie też to szybciej czytacie niż słuchacie. A z drugiej strony nie powinienem tak przeskakiwać, żeby przerywać to, co mówią. But if you have time later, maybe you could come back and speak to me again. I don't get much chance to talk with people from the surface. Dobra. Teraz zrobimy masakrę zarażonych. W opcji dobrej moglibyśmy potem znaleźć lekarstwo i im dać, no ale wiecie, mroczna strona mocy, nie? Wait, Upworlder. You can't go through this gate. There is too much danger and suffering beyond. For your own sake, turn back. I'm only warning you for your own protection, Upworlder. The villagers infected with the Rupgul disease are quarantined beyond this gate. It's only a matter of time until they transform into horrible creatures that would destroy us all. So you just lock them away in a cage? For the sake of the village, we have to keep the infected ones locked away. And when they finally do transform into Rupguls, we'll let them destroy each other. Farewell. Dobra, teraz tak. Robimy sobie save'a, już przed chwilą chyba robiłem. Będę miał teraz nawyk save'owania za często. Dobra, ta babka nas może leczyć, to jest bardzo dobre, bo nie musimy wracać do chałupy. Znaczy, nie mieszkają w podmieście, ma nienaganny makijaż, dziewczyna.
jest regule, to jest po prostu... Pewnie zginę, bo one są dosyć... I teraz się wycofam stąd. A nie mogę walczyć, nie mogę rozmawiać w trakcie walki. No się zamknął te wrota, no. Dobra. To jest, słuchajcie, stara taktyka tutaj w tym miejscu. Znowu save. Na regule dosyć mocno biją, aczkolwiek po prostu nie można im dać podejść. Najlepiej je eliminować z daleka. No a tutaj nie mamy za bardzo wyboru, bo jak widać one są na małej przestrzeni. Ewentualnie trzeba je zabić pierwszym ciosem, zanim nas zarażą. Okej. Okay. Teraz tutaj. Why have you come back, Upworlder? Do you come to mock us in our suffering as this disease destroys us? Ciemna strona, oczywiście. Ciemna strona szmocy, moi drodzy. Ciemna strona szmocy jest we mnie silna, zwróćcie uwagę. Już coraz bardziej. Swoją drogą jest naprawdę podobny do Starkillera troszeczkę. Tego Starkillera z The Force Unleashed. Okej, to tutaj już ogarnęliśmy wszystko. Pora jeszcze tak, pogadać najpierw z... Z kim my tu możemy pogadać? Tu jest ten dziad. O, tu trochę kółko zrobiliśmy. No tak, to jest szef wioski. Mogliśmy się go wypytać, o co to chodzi. To się dowiemy, że oni tu zawsze mieszkali, że nie mają prawa pojechać na powierzchnię. Zwróćcie uwagę, tu na górze, gdzie pokazuję kursorem, są takie pylony i Taris się znajduje na tych pylonach, a oni... No wiecie, tak wizja z jak cyberpunka, że po prostu ludzie biedniejsi mieszkają pod ziemią. Ten nas bardziej interesuje. Or merely another false sign to mislead us from the path. Are you the herald of prophecy? The beacon to guide us through the darkness? Or are you merely another harbinger of shattered dreams and unfulfilled prophecy? Bo nie będę mógł nagrywać RPG-ów, słuchajcie. Speak to me, Upworlder. Tell me what fate you unleash upon us. Salvation. Damnation, oczywiście. Speak, Upworlder. Oczywiście, Damnation. Oh yes, not insane. Oh no, not insane at all. I am as rational as any man can be after 100 years in the filth and darkness of the Undercity. Perhaps I can make things more clear. Some things, at least. My name is Rukul, the oldest outcast here in the village. Rukul Wrinkleskin, the children call me sometimes. Once, I was honored for my wisdom. And over time, the villagers fell away from the true path. Eventually, there was only a single apprentice who followed me. And now she is gone too. Please, a moment, Upworlder. I must know if you are the one I have been waiting for. Please, I beg for your help. My apprentice is lost. I sent a route into the Undercity to find... Well, I cannot tell you. Not yet. Sadly, my apprentice has not... Będziemy je szukać, oczywiście. Please, will you help an old man? Will you seek out my apprentice in the Undercity? Her name is Malia. I must know of her fate, whatever it may be. I must know what she found. Finding her may be difficult. Malia could be anywhere in the Undercity. But if you will find her,
I will know you to be our true Jacob. Only then can I reveal this knowledge to you. Then, perhaps you are not the one I have been waiting for. Should you change your mind, Upworlder, speak with me again. Come to me if you learn the fate of my apprentice. Dobra, safe. Wow, co to było? Jakiś glitch. Dobra. You ain't from the village. Murzyn i parcie znowu cwaniak i znowu Murzyn. My name's Saigir. I run a little salvage shop here. You want to buy something from my store? I got some good deals. It ain't the best stuff. Mostly salvage and such. But the price is right. Zobaczymy, co on tu ma. Nie wrażliwiasz na trafienia krytyczne. Czy nic. Nic wielkiego tak naprawdę. Dobra, będziemy oszczędzać, mam to w dupie. Hurry, Hindar! Hurry! I can hear it coming! He'll never make it. He's doomed. I told him he was a fool to leave the village. He will make it. Run, Hindar, run! Open the gate! Quickly! There isn't much time! I can't! The Rakkuls are too close! The mutants will kill him if you don't open the gate! And if I open the gate, they'll kill us all! No! Drama, patrzcie, już biegną Rakkule. Please, make him open the gate! Hindar will die if he doesn't! I can't open the gate. Not while the Rakkuls are so near. Oczywiście, że to. Myśmy je pozabijali spokojnie, no ale wiecie, no, sit. Somebody do something! I'm sorry, Hester, there's nothing we can do. It's too late for Hindar now. No! Hindar, no! No, bardzo dobrze. Don't speak to me, Akrobin. You could have saved Hindar. You just stood there and watched him die. You're as selfish as all the rest from the surface. Please, just leave me alone with my grief. Yes. A horrible fate for poor Hindar. I warned him not to leave the safety of the village, but I couldn't open the gate. Not while the Rakkuls were so close. I had to protect the village, but enough of this grim talk. We must focus on the positive if we're to survive down. Pozytywne, że jednego mniej do wyżywienia. Otwieraj bramę. I'll open the gate for you, Upworlder, but you've got to be quick. In a few seconds, I must close and lock it again for the safety of the village. Co mi szkoda, że nie może napuścić tych Rakkuli na tą wioskę. No niestety, takiej opcji nie ma. Time to rumble. No Jezus. O. Który to jest poziom? Czwarty. I to jest, słuchajcie, ostatni poziom, który podnosimy teraz. Ostatni. Bowiem... Od 5 w górę będziemy jechać już z poziomami Jedi, czyli nie będę już rozwijał tych, tylko będę rozwijał te inne. I możemy tutaj dać pierwszy i dodamy ten atut. Jeśli się nie mylę, tak to powinno wyglądać. No, wszystko się zgadza póki co.
Okej, okay, teraz robię save'a. I jedziemy dalej z naszą przygodą. Tam widzę Sithów. Jakby widzimy tam coś po lewej stronie. O, filmik znowu. A co nas to obchodzi? Zalbar is in serious trouble, so you can forget about me helping with anything else until I get him back. Me and Zalbar, we were just wandering around here in the Undercity. You know, looking for stuff we could find, just kind of exploring. Mm-hmm. We do have time. I guess with a Wookiee at your side, you've got to figure you can handle the odd rat ghoul attack. Only this time, they were waiting for us. The Morian slave hunters. We didn't even have a chance to run. Coś kupił łuki. Ale cóż, to nie mamy wyboru chyba. Żeby nie było, że jestem taki dobry, ale gra nas nie puści dalej, jeśli tego nie zrobimy. Now come on, we have to find Zalba before they sell him to slavers, or worse. Do you know where he's being kept? Słuchajcie, zaraz się zbliżamy do końca odcinka. Za kilka sekund rozdamy tylko punkty mission. Podłączyła do nas. Podnieś poziom, atrybuty. Jej się oczywiście w zręczność wrzuca. Jeśli się nie mylę, umiejętności. Zobaczymy, co jest zalecane. No, z tego skradania to nikt nie korzysta. Więc niech będzie programowanie zamiast tego. I zapiszemy grę. I słuchajcie. To by było na tyle w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych serii Let's Plays Knights of the Old Republic. Mam nadzieję, że nie było zbyt nudno ani za cicho. Dzięki i na razie.